Blisko 800 przedszkolaków kilka dni temu zawitało do Komendy Powiatowej Policji w Końskich, aby w sposób szczególny uczcić Dzień Dziecka. Na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji. To był nietypowy dzień dla przedszkolaków. Wizyta maluchów rozpoczęła się na placu przed komendą od wspólnej zabawy i konkursów, które prowadziła podkomisarz Sylwia Sobczyńska oraz zaproszony animator Sebastian Bednarz, czyli DJ Gaz. Dzieci poprzez zabawę uczyły się bezpiecznych zachowań. Maluchy miały do dyspozycji kredki i kolorowanki, które wykorzystywały podczas zabaw. W tak wesołym i kolorowym dniu policjanci z Końskich przygotowali im niespodziankę. Na parkingu przed komendą pojawiła się sympatyczna maskotka Koziołek Spoko, która włączyła się do wspólnej zabawy z dziećmi. Ratownik medyczny Marcin Pytlos, reprezentujący Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, udzielał dzieciom wskazówek, jak bezpiecznie wypoczywać podczas wakacji nad wodą oraz jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie dzieci mogły zwiedzić stoisko przygotowane przez Nadleśnictwo Barycz oraz pobawić się w odkrywanie tajemnic naszej polskiej przyrody, a w szczególności lasu. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko ze zdrową żywnością oraz kącik zabaw dla dzieci przygotowany przez stację sanitarno-epidemiologiczną w Końskich. Następnie dzieci mogły zapoznać się ze sprzętem policyjnym. Między innymi bardzo chętnie zwiedzały radiowóz policyjny oraz motocykl. Nie zabrakło również pojazdów Straży Miejskiej z Końskich, które również cieszyły się zainteresowaniem najmłodszych. Na zakończenie wszyscy otrzymali słodki upominek ufundowany przez zarząd terenowy NSZZ Policjantów w Końskich, a wręczony przez przewodniczącego tego związku Andrzeja Ścibisza.